Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek serii Elm Creek. Dzisiaj odcinek zaczynamy raportem z pola, tak często zresztą bywa. Mucimy jęczmień, jest już lipiec, czyli w sumie tak samo jak w czerwcu, też muciliśmy jęczmień, tyle tylko, że tutaj jest odmiana jara. I ona znacząco się różni od tego, co było w przypadku odmiany ozimej. Tutaj ten jęczmień jest bardzo króciutki. W związku z tym nawet tutaj nie będziemy zbierali słomę. I no i zobaczcie, jak jest ładnie wyrównany. No i oczywiście ma inne tutaj zastosowanie. Troszeczkę słabiej plonuje, to też prawda. Ale pieniądze całkiem niezłe można tutaj zarobić na uprawie tego jęczmienia. Zważywszy na fakt, że ten jęczmień jest przeznaczony na produkcję piwa. No i właśnie tamta produkcja piwa jest na tyle opłacalna, że tutaj zdecydowałem się o wiele więcej zasiać tego jęczmienia, niżli jest to w przypadku jęczmienia ozimego, bo w przypadku jęczmienia ozimego jest to tylko jedno pole, a tutaj w przypadku jęczmienia jarego, no to są dwa pola i to znacznie większe, niżli tamte jedne. Zresztą tam już trawa rośnie, tak szybko się uwinęliśmy. Fajnie, przyczepka tutaj jest, bo ja już tutaj celowo sobie porozstawiałem sprzęty, bo wiedziałem, zobaczcie, jak ta kamera się teraz przydaje. Ja tutaj sobie śledzę lewą krawędź tego headeru i to naprawdę jest fajnie, co nie? Zresztą, ja mam takie wrażenie, że w Farming Simulator 25 może będzie ta kamera cofania, o której ja tutaj już mówię i od... cały czas narzekam, nie? Rzucimy tam? Zmieścimy się? Nie wiem, czy jak oglądaliście materiały z Gamesconu, to tam mamy ładowareczki. Tam, z tego co mi się wydaje, jak są ujęcia w środku kabiny, no to tam jest właśnie kamera cofania. Tylko nie wiem, czy ona jest taka dynamiczna, czy tam jest po prostu... Musiałbym jeszcze raz się przyjrzeć temu. Ale mam takie wrażenie, że coś takiego widziałem tam. Przy czym, jak patrzymy na kombajny, no to tam jest po staremu. Ale co szkodzi coś takiego dołożyć, nie? Jak tutaj można to sobie włączać, wyłączać, tak więc opcjonalnie również to można zrobić. Tak więc może Giants nas zaskoczy za jakiś czas i wyskoczy z taką informacją, że słuchajcie, mamy kamerę cofania w sprzętach naszych, tak więc jest fajnie. Ja bym się autentycznie mocno, znaczy naprawdę mocno bym się ucieszył, bo pewnie ci, którzy oglądają, to już wiedzą, o, znowu Anton narzeka, że nie ma kamery. No ale zobaczcie, czy nie jest to teraz naprawdę, no dla mnie to jest luksus. Jadę takim potężnym kombajnem, zbiera on tutaj, szerokość robocza jest potężna i jeszcze sobie w miarę dokładnie jadę. W tym sensie, że teraz nie używam żadnego GPS-u i tak dalej, bo sobie objeżdżam pole, żeby później pracownik miał tutaj łatwiej, no bo przy tworzeniu tego pola troszeczkę przesadziłem i no i po prostu tutaj jest mało miejsca, żeby popełnił pracownik błąd i to jest właśnie tego typu sytuacja, że najlepiej objechać sobie i tyle, nie? I samo objechanie tutaj tego pola, no to spowoduje, że dwa zbiorniki będę miał tego jęczmienia, który, tak jak powiedziałem, on tutaj troszeczkę słabiej plonuje niżli ta odmiana ozima, ale no to jest raz, że szerokość robocza tego headeru, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, no to jest duże pole. Tutaj kiedyś było chyba 3 albo nawet 4 pola, teraz jest to wszystko połączone i no spory kawałek jest, zobaczcie, tam gdzieś daleko stoi przyczepa, tutaj też jest postawiona przyczepa, do której za chwilę, mam nadzieję, spokojnie dojedziemy. Tak sobie w miarę to rozplanowałem, że wiedziałem, że tutaj, znaczy podejrzewałem, że jedna przyczepa wystarczy. Ale postawiłem sobie tą drugą tutaj na tej drusce, tak żeby w razie, gdyby była potrzeba, to żeby było też... Za chwilę od razu zboże leci do browaru i zaczynamy zarabiać. Jak widzicie, stan konta jest wysoki i w poprzednim odcinku i na live coś mówiłem, że jakieś szklarnie chciałbym tutaj zrobić, czy coś takiego. I taki był pomysł, tylko że okazało się, że te szklarnie to będzie naprawdę, no, trzeba dużo wydać pieniędzy, tak naprawdę, tak więc z tym sobie poczekamy. Dobra, dojechaliśmy, fajnie, otworzymy sobie rurę, no i objechaliśmy pole dookoła prawie.
Zacząłem od tamtej strony, tak więc będzie chyba w sumie ok. Jak to wygląda tutaj? Fajnie jest ten efekt wygniatania, co nie? Mi się podoba. No jak zobaczcie, jak jest niskie ten jęczmień. Fajnie to też wygląda, nie? To jest zwykła tekstura standardowego jęczmienia, tylko jest bardzo skrócona i troszeczkę inaczej jest tutaj. Trochę inaczej to wygląda. No i oczywiście ściernisko jest zrobione inaczej. I jest jeszcze ten efekt wygniatania. I tutaj mamy, z racji tego, że leci sieczka, to jeszcze dodatkowo troszeczkę azotu jest. No i fajnie. Dobra, wysypaliśmy się. Wysypaliśmy się, dobra. Lecimy dalej, tak? W sumie elegancko obliczyłem sobie to. I z powrotem możemy siąść. Ja tak często nie jeżdżę tymi maszynami tutaj na tej serii, ponieważ duży jest areał. I tak jak zauważyliście, to już kilka razy mówiłem, ja na tej serii już tutaj bardziej ją traktuję jako menadżer, bo to jest duże gospodarstwo. Mam mnóstwo bydła. Aktualnie, uwaga, w oborze, tylko i wyłącznie w oborze, mam 410 sztuk bydła. Wiadomo, nowy miesiąc to są i jest trochę młodzieży więcej, ale 410 sztuk bydła w samej oborze, nie wspominając o tym, ile mam bydła jeszcze na pastwiskach. No tam byków tam jeszcze jest gdzieś tak po 25 sztuk na każdym pastwisku. Tak więc naprawdę jest tutaj dużo do roboty poza pracami polowymi. Dlatego na polach no to najczęściej puszczam pracownika, tylko że częściej trzeba po prostu przygotować te pole pod pracę pracownika, bo jak wiem, mam takie wrażenie, że tutaj może być sytuacja, że coś ten pracownik może niekoniecznie ogarnie ten system. Tak więc wtedy nie ryzykujemy i objeżdżamy sobie te pole dookoła, żeby zminimalizować ryzyko. Dobra. I tutaj sobie właśnie objechaliśmy dookoła. Elegancko. I zaraz będę tutaj ustawiał maszynę. Właśnie na potrzeby pracownika. Dzięki temu mogę zająć się następną robotą. Ja tu będę odwoził raczej. Tak, odwoził będę, bo jak widzicie, tego zboża jest dosyć dużo. Wystarczy, że ja sobie postawię przyczepę na polu, to kombajn będzie automatycznie się rozładowywał. Jest troszeczkę do zbioru tutaj w lipcu. No, tak jak wcześniej wspomniałem o tych dwóch polach jęczmienia ozimego, jarego, przepraszam, to są dwa duże kawałki, ale mam jeszcze rzepak do wymucenia i chyba pszenicę, tak, pszenicę, to są duże pola. Wszystkie te pola to są duże pola, w związku z tym cały czas lecimy sobie pejsikiem. Ale nie, chyba zrobiłem błąd. Rura może być z tej strony, bo jak na pracowniku puszczę, to będzie gicio. Dobra, sobie zaczniemy i tutaj wygenerujemy, co mamy wygenerować. Tak więc lecimy z odwozem, tylko tak, tutaj się zatrzymamy, odczepimy tą przyczepę i... Nie, odczepimy, a ja nie odczepiłem jej. I podczepimy sobie tą przyczepę. Muszę ją wciągnąć po prostu na pole, ponieważ pracownik ma takie zadanie, żeby automatycznie sam się rozładowywał, pod warunkiem, że przyczepa jest na polu, bo jeżeli jest poza polem, no to mogą być wtedy problemy, chociaż czasami też się uda, że rozładuje. No ale dobra, lepiej mu postawić tutaj i w sumie nawet, o właśnie, gdzie sobie tak w tym miejscu postawimy, on będzie jeździł z tej strony, tak więc będzie elegancko. Dobra, i to wystarczy, jeszcze podczepię teraz tą mniejszą przyczepę i może mi się uda nawet rozładować. Zobaczcie, jak szybko tu będzie ubywało te pole. No po prostu nie jest tutaj wydajność duża. Ja za chwilę lecę z tym zbożem od razu do browaru. Nie wiem, czy mi się uda. Chyba niekoniecznie mi się uda go dogonić. A on teraz jak przeskoczy na drugą stronę, to ja nie chcę tam... Widzę, że już niby miga tym światełkiem. Podniesie header. Nie poczeka. No dobra. Tak więc spóźniłeś się trochę, Anton. Chociaż dobra, zobaczymy, co on tutaj zrobi, bo jak widzę, że już się odpalił. Czy on teraz może w ogóle pojechać się rozładować? No dobra. Spadamy z tą. On pojechał się już rozładować, tak więc nie będziemy mu się tam ciskali. Lecimy sobie od razu do browaru i żeby po prostu rozpocząć produkcję. Rozpocząć produkcję piwa. Piwo, ponieważ no, z tego jest całkiem niezły pieniądz, jeszcze dodatkowo mamy paszę, tak, bo jest muto, więc jest naprawdę, naprawdę fajnie. I w związku z tym, że mamy tutaj tą produkcję, o właśnie widzicie, nie wiem czy widzicie, on właśnie sobie podjechał kombajn i rozładowuje
do przyczepy. Dzięki temu, no można by tu zrobić to w trybie takim całkowicie automatycznym, ale chcę mieć też trochę fanu i pojeździć tymi fajnymi ciągnikami, nie? Zwłaszcza jak się ma takiego fenda fajnego, no to też jest elegancko. O, właśnie, tutaj jest rozładowywanie. W poprzednim odcinku były tutaj pewne problemy z tym separowaniem, no ale jak widzicie, już jest wszystko ok. To już w międzyczasie był jeszcze live, na tym live'ie też wytłumaczyłem, że jest wszystko już ogarnięte. Mapa została zaktualizowana, w tym sensie, że po prostu zostało dodane... nie będę wnikał w szczegóły, kogoś jeżeli to interesuje, to na pewno znajdzie jakieś poradniki, jak to się robi. W tym sensie, że konwertuje się w sumie jeden plik i wszystko. Jak gdyby te ograniczenia zostają ściągnięte, mamy większe limity, jak gdyby, można by powiedzieć. Dobra, przyjechaliśmy sobie tutaj i tutaj się trzeba będzie rozładować. Tu jest ciasno. Miałem ten budynek wyburzyć, ale jeszcze nie wyburzyłem. W tym miejscu będzie kotłownia stała, autentycznie. Dlatego ten pelet ze słomy, który mam, no to właśnie chciałbym tutaj używać. Aktualnie tutaj do procesu tworzenia piwa wykorzystuję metan. Metan i no właśnie w związku z tym ten metan po prostu zamiast go spożytkować na produkcję prądu, no to ja go tutaj wykorzystuję do... Dobra, włączymy sobie. O, jakaś pani przyszła. Właśnie, tutaj jest... Muszę jeszcze poprawić ten trigger, bo zobaczcie, czasami jest trudno. No i teraz kobiecina... No i przeszło. Tu jest właśnie... Muszę jeszcze poprawić. Zapomniałem, że muszę tutaj poprawić trigger, bo czasami nie chwyta. No jak widzicie, teraz... No, będziemy troszeczkę kombinowali. Wiem, że to prawie trzeba wyjechać stąd, nie? O, chwyciło. Dobra. Dobrze. To o czym mówiłem. Będę musiał tutaj jeszcze troszeczkę zmienić to, żeby było po prostu fajniej, nie? Aha, już wiem dlaczego. To już był taki pomysł. Już wiem dlaczego to zrobiłem. Zrobiłem to celowo, bo zobaczcie jak teraz podnosi się przyczepa. Tu jest ten daszek, żeby nie było później jakichś dziwnych historii. Teraz sobie przypominam. Czyli ja to zrobiłem dobrze. Okej. Można by kolizję tam z tego daszku ściągnąć, ale... Dobra, jeszcze dosypiemy. A już tutaj chyba limit jest wykorzystany. Zaraz zobaczymy. W sumie to czy to trzeba włączyć? Nie, widzę, że już się włączyło. Tak, bo tutaj limit jest stosunkowo niski. Tu jest tylko 10 tysięcy litrów. Tak więc dlatego. No ale dobra, powiedzmy taki regionalny browar kraftowy. Tak więc nie jest, on ma, nie ma jakiejś takiej dużej wydajności. W związku z tym coś chyba takiego było na myśli, jak autor to tworzył. Coś chyba tam... Coś w takim deseń było, żeby nie było za łatwo. Chyba o to chodziło. Jak znam siebie. Dobra, lecimy sobie dalej z następnym kursem. Może tamta przyczepa będzie... No i tak będzie. Teraz będę już w sumie mógłbym sobie ustawić pracownika i chyba tak będzie, że ustawię pracownika. Właśnie ten będzie odwoził cały czas do silosów, natomiast przyczepa będzie sobie stała na polu i w razie, kiedy kombajn na przykład będzie pracował, a ten ciągnik byłby, gdzieś odwoziłby na przykład, nie? I nie byłoby go... Dlaczego mam światło włączone? I nie byłoby go na polu, no to wtedy kombajn będzie się rozładowywał na polu, na tą przyczepę, która stoi, a w przeciwnym przypadku to będzie ciągnik odjeżdżał, będzie go rozładowywał i wywoził ten jęczmień, bo jak widzicie, tam już w browarze jest wystarczająco. Tam nie ma jakiegoś dużego limitu, więc tak to chyba zrobimy. Teraz tylko sobie sprawdzę. Nie, w tej przyczepie to jest dosyć dużo. Szkoda, że... Czasami szkoda, że jak pracownik pracuje, to nie ma wygniatania, nie? To by było elegancko. No ale dobra, jest jak jest. Jęczmień jarny tam jest ogarniany przez pracowników i to powinno być tam spoko. Tutaj włączymy sobie separowanie, bo było wyłączone, bo tu się trochę tego narobiło. I rozładowujemy. Pierwsza przyczepa już jest pełna. Z tego co mi się wydaje. Aha, dobra, jest pełna. A więc sobie podjedziemy, podciągniemy. Jeszcze mam drugą przyczepę. Kawałeczek. I to jest po prostu jako ściółka. Zamiennie za słomę. Ewentualnie ten pelet, czy tam palet, czy jakby tam pelet, tak? Pelet ze słomy. Pelet ze słomy. Dobra. Tak więc tutaj sobie podjechaliśmy. Jeszcze na drugą przyczepę wrzucę. I
Powiem wam, że ta maszyna fajnie działa, bo jest idealnie tak synchronizowana. Tak jak mówię, teraz mam tutaj mnóstwo bydła, ale jeżeli ją włączę, to praktycznie gnojowica mi w ogóle nie przyrasta, lekko spada na poziom gnojowicy, to jest fajne. Chociaż akurat w tym momencie, jak tutaj pozbieram to, to wyłączę sobie, z racji tego, że teraz mi gnojowica będzie potrzebna. Bo pole, które aktualnie tam zbieram, ten jęczmień, no to tam będzie za chwilę nawożone. I być może nawet ja sobie wyciągnę przewody. Tak, tak zrobimy to, na przewodach zrobimy. Nie będziemy nawet beczką musieli jeździć, bo ostatnio odkryłem, że trzeba będzie chyba kupić nową beczkę. Bo tamta już, no troszeczkę ją używam. A fajnie by było jakieś inne beczki kupić również. Chociaż dużo mam pieniędzy i troszeczkę tak narzekałem, że nie zrobiłem tych szklarni na samym początku. Na początku chyba tego odcinka mówiłem, że w moich planach było bodajże... Ej, dlaczego ja to włączyłem? W moich planach bodajże w poprzednim odcinku, jak mówiłem, było to, żeby tutaj po prostu ogarnąć sobie szklarnię. Tylko że to jest trochę kosztowne. Jest to kosztowne. Mi się wydawało, że to nie będzie tak dużo kosztowało, ale to nieprawda. Same szklarnie nie są aż takie duże, tylko że tam trzeba irygację założyć, trzeba mieć taki magazyn na nawozy i w ogóle najlepiej to by było mieć taką małą fabryczkę do robienia, odpowiednio przygotowywania tam wszystkich substratów i jeszcze oczywiście ogrzewanie. Tak więc okazuje się, że jak cały ten system sobie policzyłem, ile to by wyniosło, no to powiedziałem, nie stać mnie w tym momencie. Mimo tego, że mam bardzo dużo pieniędzy, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ja te pieniądze muszę przeznaczyć na zakup kombajnu do buraków. I tak sobie pomyślałem, że może, ale to uwaga, może kupimy sobie również ten duży kombajn samojezdny do zbioru warzyw. Dlaczego żeby nie? Mam fabrykę jedną już, za chwilę mogę postawić drugą, zobaczymy. Dobra, przeskoczymy na następną przyczepę i tutaj oddzielony obornik się wyładuje. I teraz jest kwestia tego typu. Co mi się tutaj... Aha. Pasza mineralna. Paszę mineralną trzeba będzie zrobić. No, jest kilka rzeczy. Widzę, że nie ma paszy mineralnej, tak więc jest okej. No dobra, fajnie, bo teraz nie było tutaj ściółki. To jest kwestia tego typu, że ja mam trzy rodzaje teraz, trzy rodzaje ściółki jak gdyby. Może to być słoma, może to być pelet słomy i na samym dole widzicie jest oddzielony obornik. Tak jak teraz tu wyładowuję, jest oddzielony obornik. Nie? I w sumie chyba te trzy kategorie można ustawić na maksa. Czyli naprawdę przez długi okres czasu nie trzeba będzie tutaj ścielić. Idealnie by było, wiecie co? Gdyby ten separator postawić w takim miejscu, gdzie jest trygier do ścielenia. To wtedy nie musiałbym w ogóle ścielić, bo ta gnojowica by była oddzielana. W sumie, tak się zastanawiam, mógłbym to zrobić tutaj. Mógłbym tutaj to zrobić, bo tak to będę musiał wozić non-stop i chyba tak zrobimy. Dobra, ja wyłączę sobie. Dobra, nie będę teraz tutaj przeszkadzał, tylko tak, bo wiem, że i tak mi niepotrzebnie jest teraz separowanie. A tam aż tak dużo tego odseparowanego obornika nie mam, tak więc sobie te dwie przyczepki postawię tutaj, objadę sobie i je sobie ładnie tutaj postawimy, bo oprócz zboża to jeszcze wiecie co? Okazuje się, że mam jeszcze tą dużą łąkę do zrobienia, tak więc za chwilę te dwa ciągniki będziemy musieli rozdzielić, znaczy tam kombajn z jednym ciągnikiem, natomiast tutaj w sumie to nie wiem, czy ten ciągnik by ogarnął, ogarnie kosiarkę, co nie? W sumie chyba kosiarkę odpalimy, bo nie wiem, czy pamiętacie, mam teraz taką dużą łąkę, którą zrobiłem tam na live'ie i właśnie sobie przypomniałem, jak muciłem tutaj i mówiłem, że w sumie mam tylko do wymucenia duże pola, co prawda, ale cztery, bo mam pszenicę, nie, w sumie dwa pola pszenicy, oj, trochę jest więcej mucenia, no to więcej jest roboty, no ale przy tym dużym kombajnie to się ogarnie, tylko że jest kwestia tego typu, że ja chcę sobie od razu tutaj puścić sprzedaż mleka, bo ta sprzedaż mleka jest tutaj istotna, no i dużo mleka mam. No bydła, jak powiedziałem, mam dużo, tak więc do tego mleka również jest tutaj dużo i praktycznie dzień w dzień to się wywozi. Dobra, on teraz tutaj sobie zawinie. No i właśnie w sumie tak naprawdę ja tutaj usuwałem ten... No to wyłączę sobie jednak. Usuwałem sobie tutaj właśnie to. Nie mogę się nauczyć, że to jest oddzielony obornik.
Ja mam, wiecie, cały czas w głowie to, co było... Ej, wyłącz się. Jak to się wyłącza? Pod R, tak? Czy nie? Dlaczego się tutaj nie chce wyłączyć? Przepraszam. Nie wiem, o co chodzi. Nie można tego wyłączyć? Się wydaje, że to się tu wyłączało. Coś tu, Anton, znowu zepsułeś? Że się nie pokazuje? Nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że tam był ten trigger. Aha, przed chwilą sobie wyłączyłem trigger, bo ja ich nie lubię. Znaczy, triggery, no... Tych podpowiadacze, nie? I teraz... Nie, no przecież w tym miejscu... A, wyłącz, dobra. Wyłączymy. Mi się wydawało, że w tym miejscu był... A zobaczcie, teraz mogę wyłączyć separator. Przed tym nie było tej opcji, co nie? Może dlatego, że tutaj ładowarka stała blisko? Nie, no jest cały czas. Nie wiem, to jest, wiecie ludzie, to jest farming, tego normalnie ludzkim umysłem nie ogarniesz, to nie, to po prostu czasami tak ma i tyle, no co się tutaj zastanawiasz. No dobra, ja sobie tutaj udrożniłem przejazd, bo teraz będziemy wożenie mleka, za chwilę chyba ogarniemy sobie sprzęt do koszenia trawy. Tutaj tak, beczka jest, właśnie się zastanawiam, czy to zaraz po tym muceniu beczką jeździ, tylko żebym uprawił od razu. Trzeba będzie tutaj też zmienić. Dobra, nie za dużo na jeden raz. Później jest dużo bałaganu. Zobaczymy tylko, jak tam sobie sprzęty działają. Dobra, widzę tam w oddali, że kombajn chyba muci. Tak więc jest okej. Okay. Nie wiem, czy widzicie. Może przybliżę. Jaka jest teraz sytuacja? Stoi sobie przyczepa. Kombajn muci. I tutaj ciągnik też czeka i ewentualnie odwozi. No i tak powinno być. Jeżeli tam jest wszystko już dobrze zrobione i tam sobie pracownicy to ogarniają, to my tutaj lecimy od razu z trawą. Kosiarka jest taka brudna i ona jest nienaprawiona, tak więc za chwilę ją naprawimy i też ubrudzimy. Chciałem powiedzieć, nie no, wreszcie ją umyjemy. Tutaj problem jest z tego typu, że tutaj w tej okolicy, tutaj gdzie jest obora, nie mam żadnej myjki. Bo ja mam taki zwyczaj, że ja myjkę często stawiam sobie przy płycie obornikowej, tylko tutaj ta płyta obornikowa będzie zmieniona, lokalizacja tej płyty obornikowej i wtedy dopiero tą myjkę sobie postawię. Na razie jeszcze jej nie ma i w związku z tym tutaj te maszyny są brudne. Dobra, podłączymy sobie. Trzeba będzie je również też naprawić, zatankować ten ciągnik i lecimy sobie z pracą właśnie na tej nowej łące, którą tam zrobiłem. Bo całkowicie zapomniałem, że tam ta łąka jest i jak wiecie co, jak sobie przejeżdżałem tędy i sobie spojrzałem na tą trawę tutaj, bo ona też jest do zebrania w tym momencie, to sobie przypomniałem, że właśnie, słuchaj, chyba na tamtej łące już też jest taka trawa, bo to jest na tym samym, w takim samym etapie wzrostu te dwie łąki działają, tak więc lecimy sobie z tym. Ten odcineczek będę kończył. Najważniejsze jest to, że browar zaczął działać, produkuje pieniądze. Tak jak powiedziałem, szklarni nie wybuduję, mimo tego, że mam dużo pieniędzy, ponieważ koszty szklarni są bardzo duże. Ewentualnie, jeżeli kupię kombajn, znaczy te w sumie dwa kombajny, bo autentycznie wydaje mi się, że drugi kombajn, ten do warzyw, to też sobie kupimy. Dlaczegożby nie? I to są teraz priorytety. Nawet jesienią będę mógł odpalić sobie szklarnię. No właśnie, tam sobie podjeżdża pracownik. Nawet jesienią będę mógł sobie zrobić szklarnię, tylko że będę musiał chyba, no nie wiem za bardzo jak dużo tam będzie potrzebne tego peletu ze słomy. To jest problem, bo mogę mieć później problem, że będę miał szklarnię, będę miał peletu ze słomy, bo ja tam dużo tego peletu nie zostało niestety. I to jest tego typu sytuacja. Będę musiał sobie to przetestować chyba, albo sprawdzić to i mniej więcej policzyć na moich paluchach, ile to by wyniosło. Bo nie wiem, czy teraz opłacałoby mi się wypożyczać maszynę do robienia peletu. No nie wiem. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. I zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.